Czym jest AdBlue? AdBlue to specjalny płyn, który ma w silnikach diesla zmniejszyć ilość emitowanych zanieczyszczeń. To mieszanka roztwór mocznika i wody demineralizowanej. 32,5% mocznik, 67,5% wody. AdBlue znajduje się w dodatkowym zbiorniku, z którego trafia do systemu SCR, czyli do katalizatora selektywnej redukcji katalitycznej. To tam, czyli w tym systemie SCR, który jest umiejscowiony w układzie wydechowym pojazdu, dochodzi do reakcji, które pozwalają na neutralizację niebezpiecznych zanieczyszczeń, żeby po prostu to, co produkuje silnik diesla napędzany olejem napędowym, nie trafiało wokół nas do atmosfery, żeby nie wpływało w negatywny sposób na nas, tylko żeby to było neutralizowane. I właśnie w tym systemie, układzie, dzięki wysokiej temperaturze z mocznika wydziela się amoniak, który reaguje z tlenkami azotu, tymi bardzo niebezpiecznymi substancjami, które są o wiele niebezpieczniejsze niż dwutlenek węgla. W wyniku tych reakcji zamiast szkodliwych substancji powstaje para wodna i lotny azot, czyli substancje bezpieczne, substancje, które nie będą nam szkodziły. Czyli te groźne tlenki azotu są neutralizowane. Dzięki, można powiedzieć, prostej reakcji chemicznej to, co stwarza bardzo duże dla nas zagrożenie, jest neutralizowane, albo też można powiedzieć tak dokładniej, ilość tych substancji jest bardzo mocno redukowana. I tutaj ważna sprawa. Jest to po prostu płyn, który trafia do układu wydechowego, gdzie miesza się ze spalinami, gdzie jest wtryskiwany, żeby się wymieszać z tymi spalinami, gdzie dzięki wysokiej temperaturze dochodzi do reakcji chemicznych, które neutralizują te szkodliwe substancje. Nie jest to płyn, który miesza się z paliwem. Nie dolewajmy AdBlue do paliwa, ponieważ będziemy mieli problemy. No i koszty. Jeśli chodzi o AdBlue, to jest to płyn, który się nie pali, nie wybucha, nie jest dla nas szkodliwy. Oblejemy się, trzeba się umyć, ale jest na przykład płynem bardzo korozyjnym, więc kiedy oblejemy na przykład nasz samochód, to trzeba to szybko wytrzeć, ponieważ no, niestety na przykład nasza karoseria czy też inne części pojazdu, ale nie tylko, mogą bardzo szybko zacząć korodować. Niestety, ale AdBlue zamarza. Krystalizuje się, zaczyna się proces krystalizacji już od minus 11 stopni Celsjusza. I chociaż system, zbiornik AdBlue wyposażony jest w grzałki, to jednak w czasie mrozów, dużych mrozów, ta usterkowość systemu w AdBlue jest o wiele wyższa niż byśmy tego chcieli, ponieważ ten proces krystalizacji jest na tyle niebezpieczny, że może w negatywny sposób wpłynąć na cały układ AdBlue, na pompę, na całą resztę systemów, po prostu mogąc je zatkać, a w rezultacie na przykład doprowadzić do uszkodzenia pompy AdBlue i wielu innych niebezpiecznych rzeczy. Kolejna rzecz to to, że AdBlue też źle znosi wysokie temperatury. Już powyżej 25 stopni Celsjusza w AdBlue zachodzą zmiany chemiczne, które obniżają jego właściwości. Do tego na AdBlue w negatywny sposób wpływają również promienie słoneczne, więc i wysoka temperatura, i długotrwałe narażanie na promienie słoneczne powoduje, że AdBlue traci swoje właściwości. Więc ten zakres temperatur, kiedy to AdBlue może być przechowywane, no jest dosyć ograniczony. Musimy o tym pamiętać, kiedy użytkowujemy samochody wyposażone w AdBlue. Do jakiegoś czasu system AdBlue był raczej stosowany tylko w samochodach ciężarowych, w autobusach. Z czasem jednak, żeby móc spełniać odpowiednie wymogi emisji spalin, trafił również do samochodów dostawczych i samochodów osobowych, gdzie oczywiście również stwarza niekiedy problemy. No ale to jest normalne. Każdy dodatkowy system, zwłaszcza system, który wykorzystuje płyn, który ma pewne ograniczone zakresy temperatur, kiedy jest przydatny, może doprowadzić do problemów. Jednak w przypadku samochodów osobowych to spalanie AdBlue jest niezbyt duże. Najczęściej jest to około 1,5 litra na 1000 km. A ponieważ zbiorniki są
kilkunasto, a nawet kilkudziesięciolitrowe, to samochód osobowy może przejechać od 5 do najczęściej 25 tysięcy kilometrów na tym AdBlue. Chociaż tu należy zaznaczyć, że coraz częściej to zużycie AdBlue jest większe. W samochodach ciężarowych, w autobusach to spalanie, może nie spalanie, bo to bardzo niedokładne, niepasujące słowo, to zużycie AdBlue jest kilkukrotnie, kilkunastokrotnie większe niż w samochodach osobowych. I samochody ciężarowe muszą dotankowywać to AdBlue o wiele, wiele częściej. No nie mówiąc o tym, że one jednak tych kilometrów pokonują o wiele więcej niż większości naszych osobówek. Trzeba pamiętać, że brak AdBlue, o którym oczywiście jesteśmy ostrzegani, brak AdBlue niestety może spowodować, że samochód albo przejdzie w tryb awaryjny i ta moc na przykład tego pojazdu będzie ograniczona, musimy dolać tego AdBlue, albo po prostu może na przykład nam nie odpalić. Są to zabezpieczenia, żeby ludzie nie jeździli bez tego AdBlue, żeby tego AdBlue nie było. W starszych ciężarówkach na przykład dochodziło do redukcji mocy, albo też wyświetlał się na przykład komunikat, żeby to AdBlue uzupełnić, albo też żeby na przykład naprawić cały układ, system AdBlue. W nowszych ciężarówkach na przykład już to odcięcie mocy jest o wiele szybsze. No i oczywiście wiemy, że samochód, który ma 10, 20, 30% wyjściowej mocy, no niestety nie może się poruszać tak jak trzeba. Dlatego to uzupełnianie AdBlue jest bardzo ważne, tak samo jak dbanie o to, żeby to AdBlue działało. Niestety jest to system, który na początku był dosyć awaryjny. Tutaj dużo się poprawiło, ale jednak nie będę może tutaj na ten temat się wypowiadał. Należy spytać lepszych specjalistów w temacie naprawiania AdBlue. Na dzisiaj dziękuję i jeszcze raz podkreślam. System AdBlue, a raczej samo AdBlue, ma za zadanie eliminować niebezpieczne substancje produkowane przez silniki diesla. Dzięki zastosowaniu mocznika, tego roztworu mocznika, tlenki azotu, bardzo niebezpieczne tlenki azotu, są po prostu neutralizowane, ich ilość jest mocno ograniczana. Dzięki, można powiedzieć, zastosowaniu dosyć prostego płynu udało się naprawdę mocno zredukować to wydzielanie się tych tlenków azotu. Pamiętajmy, że wraz z kolejnymi, można powiedzieć, obostrzeniami, wersjami, normami emisji spalin, te, można powiedzieć, niebezpieczne substancje, ich ilość jest coraz bardziej redukowana, dlatego to AdBlue musiało zostać użyte i dlatego też inne systemy, które znajdują się w naszych autach, musiały być wprowadzane, żeby samochód mógł być po prostu sprzedany. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, czy to AdBlue, te systemy SCR zostaną jeszcze przez coś innego zastąpione, czy po prostu te systemy nie zdążą wejść do produkcji, ponieważ w ogóle silniki napędzane paliwami zostaną wyeliminowane. No ale to zupełnie inny temat na dyskusję.